Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. GKS Tychy świętuje 50-lecie istnienia. Na pewno dziś, jak i sobie, tak i kibicom, zrobiliście najlepszy prezent. Natomiast no, trochę szczęście w tym meczu dziś na pewno pomagało. Na pewno tak. Mieliśmy dużo szczęścia, uważam. W tej końcówce oddaliśmy pole gry Radomiakowi, mimo że grał w 10, a my graliśmy w 11. Gdzieś tam plan taki był, żebyśmy więcej operowali piłką. W pierwszej połowie wydaje mi się, że jako tako gdzieś tam to się sprawdzało, bo przeciwnik tak na dobrą sprawę nic sobie nie stworzył takiego klarownego, żeby trzeba było się wykazać. Ale druga połowa to przede wszystkim ta końcówka, bardzo szczęśliwa. Ale jak to mówią, najważniejsze są 3 punkty. Jak zrobimy awans, to nikt o tym nie będzie pamiętał. Wszyscy będą się cieszyć. No ważnym momentem był ten rzut karny, no bo do tej 11 takie spotkanie bardzo wyrównane no z jednej i z drugiej strony. Ciężko było zakładać, która z drużyn jako pierwsza może napocząć ten mecz. No tak, zdecydowanie na pewno ten karny i czerwona kartka gdzieś tam troszeczkę pomogła, ale mówię, w końcówce oddaliśmy pole przeciwnikowi, a tak u siebie nie możemy po prostu grać, żeby nie nakręcać tych akcji, nie stwarzać takiej nerwówki w końcówce, po co tak naprawdę to wszystko gdzieś tam mieliśmy, można powiedzieć, ten mecz w drugiej połowie pod kontrolą, więcej na pewno byliśmy przy piłce. Też mieliśmy swoje sytuacje, to nie jest tak, że nie mieliśmy sytuacji, no gdzieś tam zabrakło czy tam ostatniego podania, czy wykończenia, bo i bramkarz Radomiaka, Kochalskim, też uważam, zagrał bardzo dobre spotkanie. I co? No, najważniejsze, że wygraliśmy i na tym się skupiamy. Świętujemy 50-lecie. Wszystkiego najlepszego dla całego klubu, dla wszystkich kibiców i przede wszystkim, żebyśmy gdzieś tam w czerwcu mogli świętować awans. Na brak pracy na pewno nie narzekałeś. Jak te ostatnie minuty wyglądały z twojej perspektywy? No bo mocno w tym polu karnym się kotłowało. Tak, no muszę przyznać, że gdzieś tam no, nie był to idealny mecz mimo wszystko w moim wykonaniu, ale no, nikt, na pewno najlepsi też popełniają błędy i trzeba po prostu robić wszystko, żeby tych błędów było jak najmniej. Trzeba dalej pracować na treningu, żeby gdzieś tam na pewno wyglądało to lepiej. Wiem, że wszyscy ode mnie gdzieś tam będą wymagać tego, bo też uważam, że w niektórych meczach do tego jakby przyzwyczaiłem i to jest normalne, że po jakimś tam kardynalnym błędzie każdy będzie tego wymagał, no, żeby Jałocha był w każdym meczu na 100%, ale mówię, najlepsi też popełniają błędy, najważniejsze, że gdzieś tam wyciągnąć wnioski i żeby to gdzieś tam się nie przydarzało, ale te błędy też biorą się, uważam, z tego, że po prostu chcę asekurować gdzieś tam tą linię obrony i to jest trudny element, no, uważam, że gdzieś tam to trzeba poprawić i tyle. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy.